Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam skin z karnetowego sezonu 7 oraz powiem jeszcze innym ciekawym wycieku. Ostatnio jak co sezon, pewna platforma gamingowa wypuściła do internetu baner nowego sezonu Fortnite przedwcześnie. W przypadku sezonu 5 to był Xbox, przed sezonem 6 zrobiło to PS4, a teraz iOS. W App Store, w sklepie z aplikacjami iOS-a, przez jeden krótki moment Fortnite jako swoje zdjęcie promujące tą grę miał ustawione coś takiego. Tak, to jest pierwsze spojrzenie na skiny sezonu 7. Przez ostatnich parę sezonów skin za setny poziom karnetu bojowego zawsze stał po lewej od postaci po środku, więc wygląda na to, że pani Kicia będzie tym za setny poziom karnetu. A rycerz po środku? Skinem za pierwszy poziom karnetu bojowego, ale jego wygląd na tym zdjęciu to dopiero ten, jaki otrzymałem po wbiciu odpowiedniego levela. By the way, zauważyliście coś? Po prawej stronie wystaje ciut oczko skina onesie. To chyba dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na tego skina, ponieważ ten też będzie w karnecie bojowym. Tutaj za to palcami strzela wojenna wersja Świętego Mikołaja. Innym ciekawym wyciekiem jest to, że pewien zagraniczny, ogromny youtuber prawdopodobnie przedwcześnie wstawił na swój kanał filmik stworzony we współpracy z Epic Games, w którym to pokazuje on nowy tryb w grze, nazwany kreatywnym. I w tym trybie, podobnie jak w Minecraftcie, na płaskiej powierzchni możemy kłaść dosłownie wszystko, co chcemy. Jest cała zakładka z zasobami gry, testowe przedmioty i tak dalej. Niestety, nie mogę wam raczej tego pokazać, ponieważ to już nie są skiny z pliku gry, a prawdopodobnie wtopa ogromnego youtubera, który prawdopodobnie ma przechlapane. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną klatkę z tego filmiku, gdzie daleko w tle, na głównej mapie Battle Royale, widać zaśnieżoną górę, a dokładnie przy spawalni spłuczek. I to tyle. Dajcie znać, co uważacie o tych skinach, a przypnę wam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!